witamy pana Pawła, pan Paweł Skrzecz. Nie trzeba, że tak powiem, przedstawiać, ale co mnie do pana ściąga? Usłyszałem, że macie wspaniałą akcję. Pięściarze, bokserom nie tylko. Jest tutaj nas 12, 12 bo jest Masternak, Guzowska, Maszczyk, Jackiewicz, Saleta, Izu Ugonoch, jestem ja, Mariusz Wach, Janusz Gordat, Krzysiu Kosedowski. Mm-hmm. Zrobiliśmy taką akcję pomocy dla konkretnie schroniska dla psów, które zostały powyrzucane gdzieś tam, poznajdywane na ulicy. I to schronisko na ulicy Polanki jest obsługiwane tylko i wyłącznie przez wolontariuszy. Oni nie mają żadnych dotacji, nie mają żadnej pomocy. Korzystają tylko z tego, kto pomoże im, ze sponsorów, z takich właśnie akcji jak my. I tam za wszystkie pieniądze, które uzyskamy z tych kalendarzy, kupujemy karmę i tą karmę wieziemy tam konkretnie do tego schroniska. Okej, panie Pawle, a ja mam taką prośbę. Czy w imieniu naszych telewizorów możemy zrobić coś takiego? Poprosić pana o jeden kalendarz z autografem i zrobimy u nas na antenie aukcję, zbierzemy, postaramy się zebrać jak najwięcej pieniążków i przesłać do was na tą właśnie karmę, albo po prostu poprosić naszych oglądających, żeby karmę po prostu przynieśli do nas. Serdecznie proszę, nie ma problemu, jest to naprawdę wspaniała akcja oczami Fifiego, jest to cała główna akcja oczami Fifiego. Jest to pies tego mojego przyjaciela, który jest całą twarzą tego wszystkiego. Zresztą nie tylko on, bo to prowodyrem, bo naszym ambasadorem głównym tej kampanii jest pani Jolanta Kwaśniewska. Aha. Także nie tylko my się zaangażowaliśmy, wiele ludzi się zaangażowało. I serdecznie proszę, kto może w jakikolwiek sposób pomóc tej akcji, serdecznie zapraszam.